2, 1, start! Oto nasi zawodnicy dotarli już na plac zmagań sportowych, ale zanim one się zaczną, musimy, jak co roku, i chcemy wysłuchać hymnu 8 kolonu tęczy, który specjalnie dla nas skomponowali Jacek Musiatowicz i Michał Musiatowicz. Maestro, poprosimy. Pomijamy brata, w tej pokoju pomija nas brat. Pomijamy siebie na ulicę. Głos zabierze prezes Stowarzyszenia 8 Koloru Tęczy, pani Sylwia Marczuk. Witam serdecznie wszystkich na 5. Radzyńskiej Paraolimpiadzie. Zanim zaczniemy wspólną zabawę, zapraszam tutaj na scenę pana marszałka Sławomira Sosnowskiego. W imieniu Stowarzyszenia chcemy przekazać panu marszałkowi obraz namalowany przez dziewczynę naszego nowego budynku. I dziękujemy bardzo za pomoc, wkład i pracę, którą pan włożył i pomógł nam otrzymać ten budynek. Dzień dobry państwu, witam wszystkich zawodników, uczestników 5. Paraolimpiady. Szanowny panie starosto, drodzy państwo, szanowny panie dyrektorze, drodzy rodzice, wszystkich dzieci, które wezmą, młodzieży, która wezmie udział w tych 12 olimpiadach. Myślę, że ten budynek będzie dobrze służył stowarzyszeniu i będziecie dalej wspomagać, nieść pomoc i urozmaicać dzień codzienny wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Ale moim marzeniem jest to, do was mówię, drodzy drogie zawodniczki i zawodnicy, żeby tu właśnie z Radzynia, z tej pięknej hali urodził się jakiś olimpijczyk i zajął medalowe miejsce na paraolimpiadzie. To jest moje marzenie. Może się tak stanie. Ja wierzę w to gorąco, ale myślę, że to wymaga naszego wspólnego działania dla dobra tych, którzy podejmą się takiej próby, którzy będą razem od zabawy, począwszy od miłej zabawy, iść może nawet w ten sport wyczynowy. I myślę, że taka idea dobrze by było, gdyby nam wszystkim przyświecało.